Czy kobiety są w stanie skutecznie rywalizować w sporcie z mężczyznami? Od czasu do czasu słyszymy o bardzo dobrych sportsmenkach, które rzucają panom wyzwanie. Ostatnio takiej rywalizacji zapragnęła amerykańska narciarka alpejska Lindsay Vonn. Wcześniej sportowy świat zastanawiał się choćby nad szansami tenisistek, na przykład sióstr Williams. Jednak próby nawiązania równej walki z tenisistami, i niekoniecznie tymi najlepszymi, były nieudane. Kobiety skazane są na niepowodzenie w dyscyplinach, w których dużą rolę odgrywa siła fizyczna. W biegach masowych najlepsze panie wygrywają z wieloma biegaczami, lecz za najlepszymi zawodnikami są daleko z tyłu. Jednak mamy dyscypliny techniczne, umysłowe i te oparte na pokazach, w których panie mogą skutecznie powalczyć z panami. Bilard, brycz, strzelectwo, sporty samochodowe albo jeździectwo dają paniom szansę walki o końcowe zwycięstwo. A jak jest z golfem? Próbowała jedna ze Szwedek, ale pojawiły się kłopoty. Atletyzm w golfie, czyli ta siła uderzenia, pierwszego uderzenia w szczególności, stanowiła taką różnicę, że panowie uderzali na blisko czy ponad 300 metrów, Anika Sorenstam 240. W karate, przynajmniej w kata, czyli pokazach, także pani nie są bez szans. Pojawia się jednak problem oceny występów. Panowie są bardziej dynamiczni, za paniami stoi większa gracja ruchów. I co mieliby zrobić sędziowie? Na tych mniejszych imprezach my nawet robimy takie konkurencje, kata obu płci. I tam po prostu sędzia musi sam w swoim sumieniu sobie odpowiedzieć, czy wyżej ceni tą grację, technikę, miękkość ruchu, którą w sposób, uważam, lepszy potrafi zaprezentować kobieta, czy też tą dynamikę, moc, którą większą wygeneruje raczej mężczyzna. W gimnastyce sportowej są ćwiczenia, w których gimnastyczki mogą rzucić rękawice gimnastykom. Technicznie są takie możliwości, chociażby dlatego, że wspólnie mamy dwa przyrządy, skok przez stół gimnastyczny i wykonanie ćwiczeń wolnych, gdzie teoretycznie można by tą rywalizację wspólną poprowadzić. A może trzeba pójść w stronę, w którą już dawno poszły sporty rakietowe? W tenisie, badmintonie czy tenisie stołowym rywalizacja drużyn złożonych z zawodników odmiennej płci, czyli mixtów, jest już czymś zwyczajnym. W innych dyscyplinach też próbuje się takich rozwiązań. W drużynie dwuosobowej gra golfista i golfistka i uderzają piłeczkę golfową na przemian, bądź four ball, better ball, kiedy każdy gra swoją piłkę i wybiera się lepszy wynik. Jest taki turniej w Czechach, dosyć tradycyjny, w którym uczestniczą polscy zawodnicy, polscy gimnastycy, gdzie właśnie drużynę stanowi mężczyzna i kobieta. I oni przechodzą pewne etapy do następnego przyrządu. Może to jest przyszłość wielu dyscyplin sportowych. Panie skutecznie rywalizujące z panami przy pomocy innych panów.